Proszę Państwa, minęła godzina 20, jesteśmy na żywo. Ja nazywam się Aleksander Wierzejski. Witam bardzo serdecznie, a przede wszystkim witamy Witolda Waszczykowskiego, byłego ministra spraw zagranicznych i europosła Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dobry wieczór pan, dobry wieczór państwu. Dzisiaj media przyglądały się powrotowi do Europy pani Kryściny Cimanowskiej, może Krystyny Cimanowskiej, nie wiem jak to się prawidłowo wymawia. Jest to sportsmenka, która skrytykowała działania trenerów. W rezultacie miała być wrócona do Białorusi. Zdecydowała się też tego nie zrobić. Poszła do polskiej ambasady w Tokio, tam dostała coś na kształt azylu politycznego, no i według informacji wielu wraca do Warszawy. Niemniej jednak polskie media, wiedząc przecież, że pani Cimanowska jest śledzona przez białoruskich agentów, że z tymi ludźmi nie ma żartów, są podejrzenia o zamordowanie szefa białoruskiego domu w Kijowie. Dosłownie kilka dni temu chłopak wyszedł na przebieżkę do lasu i tam został znaleziony, powieszony. Więc nie ma żartów z tymi ludźmi. Nagłaśniały sprawę tego powrotu, zastanawiały się, gdzie ona jest w tym miejscu, tak jakby chciały nakierować białoruskich agentów, no właśnie, na ślad pani Cimanowskiej. To jest normalne, że media tak działają, jakby na niekorzyść własnego państwa, na niekorzyść ludzi, którzy chcą z tym państwem współpracować? No jak widocznie tak to jest, ale rzeczywiście przypomnijmy fakty. Pani Cimanowska otrzymała od Polski tak zwaną wizę humanitarną. Wszystko wskazuje też, informacje mówią, że jej mąż chyba z dzieckiem czy z dziećmi, który przedał się na Ukrainę, również taką wizę albo już dostał, albo dostanie. Zamieszanie miało miejsce chyba dzisiaj rano, kiedy okazało się, że pani Cimanowska nie przyleci bezpośrednio do Warszawy, ale poleci do Wiednia. Są też te spekulacje, czy może ktoś ją przekonał, czy może sama uznała, że inne kraje będą bardziej odpowiednie. Sprawa się powoli wyjaśniła. Chodziło o to, aby samolot lecący do Warszawy jednak nie przylatywał nad terytorium rosyjskim, a tym bardziej nad terytorium białoruskim. Chyba nauczyliśmy się, wyciągnęliśmy jakieś wnioski z tej sytuacji, która dotknęła pana Romana Protasiewicza. Stąd też poleciał okrężną drogą do Wiednia. No i ma przybyć w następnych godzinach do Polski. Ale rzeczywiście te dziwne spekulacje, takie drwiny z polskich władz i taka tak radość dzika, że a no, może coś znowu polskim władzom nie wyszło, no nie przystoi polskim, poważnym mediom. Zwłaszcza, że dla Białorusi sprawa pani Cimanowskiej to kwestia polityczna. Tam w ogóle sport jest związany z polityką. Mamy przecież sytuację, gdzie szefem Komitetu Olimpijskiego jest starszy syn dyktatora Wiktor Łukaszenka. No i wiemy, że wszystkie rzeczy dotyczące nawet tego, jak wyglądają stroje sportowców, władze najwyższe tego kraju o tym decydują. No tak to jest w wielu krajach autorytarnych, ale rzeczywiście Łukaszenka ma dużą, znaczy przykłada dużą wagę do sportu. Wielokrotnie pokazuje się w różnych strojach sportowych, najczęściej w strojach hokeisty, a ostatnio używał też przed miesiącami sportu jako takiego wentyla bezpieczeństwa. A ma pan przeciwko wrażenie, że to taki nowy Stalin, że tak jak Stalin był językoznawcą, ale kulturoznawcą, tak tutaj ten mikro-Stalin, ale mikro-Stalin, ale śmierci, cierpienie ludzi, wyrzucanie z pracy, emigracja jest prawdziwa. No, on nie musi sięgać do wzoru Stalina. No, jego sąsiad Putin również używa tej swojej równości, wigoru, pokazuje, że jest sportowcem, judoką. Ale chciałem tylko powiedzieć, że również Łukaszenka używał to wcześniej do politycznych celów, kiedy pokazywał, że sport jest bezpieczny, ponieważ nie jest atakowany przez COVID. I on przez wiele miesięcy odrzucał w ogóle informację, że Białoruś może być przedmiotem ataku przez pandemię. Nie zaprzestał wydarzeń sportowych, sam w nich uczestniczył, zachęcał. A więc widać, że używa wydarzeń sportowych do celów politycznych. Powiedzmy sobie szczerze, jaki dla Polski jest sens wspieranie
tej białoruskiej młodzieży, białoruskich opozycjonistów, którzy przeciwstawili się w zeszłym roku reżimowi, a dzisiaj krwawo za to płacą. Przypomnijmy, więzienie w Mińsku nazywa się Amerykanka. No i tam właśnie dochodzi do gwałtów, do bicia, do tortur przeciwników politycznych. Często takich, którzy nawet nie są za bardzo ostrzy w wyrażaniu swoich opinii, ale po prostu sprzeciwiają się reżimowi i mówią, że wybory rok temu zostały sfałszowane. Rzeczywiście Polska natychmiast po tych sfałszowanych wyborach udzieliła azylu, czy otworzyła granice polskie dla młodzieży, dla tych, którzy uczestniczyli w manifestacjach, dla tych, którzy byli bici, prześladowani. Udało się jakoś uciec z tych więzień bądź wydobyć i zaproponowaliśmy programy leczenia. Dzisiaj mówi się, że ponad 120 tysięcy takich wiz udzieliliśmy. Jaki jest sens? Prosty. Chcielibyśmy mieć po prostu pokojowo nastawionego sąsiada na wschodzie, za wschodnią granicą, a w perspektywie nawet państwo demokratyczne, które nikomu nie zagraża. Taki jest sens po prostu tej pomocy. Ale na krótką metę ci ludzie, niejako zachęcani przez miłośników pokoju z Europy, doznają teraz straszliwych cierpień. Płacą olbrzymie koszty tym, którym nie udało się wyjechać z Białorusi, którzy w dalszym ciągu na Białorusi podejmują działania prodemokratyczne przeciwko Łukaszence, oczywiście cierpią. Mówimy o tysiącach więźniów, mówimy o ludziach prześladowanych. No być może wszystkie kraje, które dochodziły do demokracji, odchodziły od dyktatury, autorytaryzmu, muszą ponosić taką cenę. Myśmy też ponieśli swoją cenę. Czy jest pan optymistą co do ostatecznego rozwoju wydarzeń? W najbliższym czasie nie jestem optymistą. Łukaszenka ma olbrzymie poparcie na Białorusi. On przez 27 lat rządu wychował całą generację administracji, służb bezpieczeństwa. To jest pół państwa, które żyje jako reżim z tego państwa. Ma też olbrzymie poparcie sąsiada ze wschodu, czyli Putina. W tej chwili za miesiąc będą odbywać się kolejne wielkie manewry rosyjsko-białoruskie, Zapad 2021. Będzie tam na pewno stacjonowało tysiące żołnierzy rosyjskich ze sprzętem. No więc opozycji demokratycznej w bliższych miesiącach nie uda się zapewne obalić Łukaszenki. Ale z czasem nawet ci ludzie, którzy są obecnie w reżimie, członkami reżimu, będą dochodzić do wniosku, że ten reżim nie ma przyszłości, że on będzie prowadził do skostnienia tego systemu, do braku rozwoju. Nawet jeśli opozycja demokratyczna go nie obali, to może pojawić grupa nowych reżimowych polityków, którzy uznają, że trzeba ten reżim otworzyć, modernizować i doprowadzić do zmiany władzy. Ci, którzy dzisiaj popełniają zbrodnie, torturują, powinni wiedzieć, że może ich czekać za to rozliczenie. Zamknijmy ten temat i otwórzmy nowy. To wschodni sąsiad Polski, Białoruś, teraz zachodni Niemcy. W rocznicę powstania warszawskiego, 1 sierpnia, był w Warszawie Armin Laschet. To jest kandydat CDU na kanclerza po pani Merkel. No i premier nadreni w Interbendi. Rozmawiał, widział pan, jakie były rozmowy, jakie były wywiady. No w sumie trochę to przypomina Aleksandra Mikołaja I, który pojawił się w Warszawie i powiedział do Polaków: żadnych złudzeń, panowie. No tak, to nie jest pierwszy polityk, który w ostatnich dziesięcioleciach przybywa do Polski, kłania się naszym ofiarom, niektórzy przepraszają, mówią o wstydzie. Dziękujemy za tą retorykę wreszcie. Po latach jest to pewien postęp, no ale jest to retoryka. Za tą retoryką nie idą czyny. Nie idą czyny, które by pozwalały uznać nasze interesy. Nasze interesy w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie gospodarki, w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i tak dalej. To pan tak bardzo łagodnie to powiedział, bo Niemcy razem z Rosją właśnie zamierzają zdestabilizować nasz region świata, sprawić, byśmy tutaj już więcej nie czuli się bezpieczni.
No właśnie, chciałem pójść dalej, mówiąc, że za tą retoryką i za tymi bardzo świetlanymi propozycjami reform Unii Europejskiej stoją twarde interesy gospodarcze, twarda konkurencja prowadząca do tego, żeby właśnie konkurencję polskiego przemysłu, polskich obywateli, którzy świadczą usługi, czy polskich usług, polskich biznesmenów, rzemieślników, budowlanych i tak dalej, żeby ich wyeliminować. Nie miejmy złudzeń, że cała koncepcja Zielonego Ładu, Fit 55 i tak dalej, służy tylko i wyłącznie poprawie klimatu, czystemu powietrza i tak dalej. Za tym stoją twarde interesy, aby wyeliminować konkurencję ze strony Polski. To by dzisiaj pomyślał 30-40 lat temu, że w niektórych dziedzinach Polska może być konkurencją dla niektórych dziedzin gospodarczych w Niemczech czy we Francji. Próbowano od lat różnymi dyrektywami europejskimi wyeliminować na przykład polski transport, polskich budowlańców. Dzisiaj robi się to bardziej wyrafinowanymi metodami, na przykład uważając, że trzeba zmniejszyć tak zwany ślad węglowy, nakładać wielkie podatki na przykład na linie lotnicze, na transport kolejowy, samochodowy i tak dalej. Owszem, to będzie służyło na pewno poprawie klimatycznej, ale przede wszystkim to w najbliższym czasie doprowadzi do olbrzymiego wzrostu kosztów, co spowoduje eliminację podstawowego prawa Unii Europejskiej, czyli swobody przepływu ludzi, towarów i usług, bo nie będziemy mogli, mając tak olbrzymie koszty, swobodnie już funkcjonować na rynku gospodarczym Unii Europejskiej. A więc stoi za tym brutalna rywalizacja ekonomiczna. Przyjrzyjmy się jednak sprawom niemieckim. No po pierwsze, kandydat na kanclerza przyjechał z kraju, gdzie jeśli media piszą o Polsce, to piszą w sposób negatywny. Mówią o narodowo-prawicowej partii PiS, która tu przejęła władzę i wzywają demokratów do walki z tą straszną opresją. Kiedy Donald Tusk pojawił się i przejął władzę w Platformie, był to temat numer jeden jednego z niemieckich dzienników telewizyjnych. Ja zastanawiam się, czy oni tak śledzą pilnie sprawy w innych krajach europejskich. Jest tutaj napięcie emocjonalne ze strony niemieckiej prasy, niemieckich mediów. Czy to wpłynęło na wizytę kandydata na kanclerza? Oczywiście mamy do czynienia od lat z rywalizacją ideologiczną, polityczną. Rząd polski, który już 6 lat funkcjonuje, rząd polski, który jest nieoparty na ideach lewicowo-liberalnych, ale konserwatywnych, jest pewną alternatywą niepokojącą dla tamtych środowisk lewicowo-liberalnych. A kiedy zaczęły się te negatywne opisy sytuacji w Polsce w niemieckich mediach? Zaczęły się już na przełomie 15-16 roku. Niektórzy z Państwa może pamiętają, że wtedy będąc ministrem spraw zagranicznych zapraszałem ambasadora niemieckiego w Warszawie, pokazując mu olbrzymie wolumeny artykułów z mediów niemieckich, właśnie pokazujących fałszywy sposób sytuację w Polsce. Oczywiście on się bronił tym, że mam do czynienia z wolnością prasy, z wolnością mediów w Niemczech i nie może nic na ten temat poradzić. No ale fakt jest faktem, że to już wtedy zaczęły się te ataki na Polskę, oparte o fałszywe opinie na temat naszych reform w wymiarze sprawiedliwości, a potem to szło, rozszerzało się na inne reformy, jeśli wprowadzaliśmy je w życie. Możemy sobie taką linię czasową przeprowadzić od grudnia 2015 roku do dzisiaj. Polska jest nieustannie młotkowana, powiedzmy, w niemieckich mediach, a głosy niemieckich polityków, które wzywają, tak na przykład pana premiera Saksonii, by jednak się dogadać, by potraktować kraje na wschód od Niemiec jako dorosłych ludzi, którzy może znają swoje interesy, są strasznie rzadkie na niemieckiej scenie politycznej. Co pan radzi? Rozmawiać. Rzeczywiście nie ma sensu się obrażać, starać się przenieść dyskusję z poziomu ideologiczno-politycznego, bo tej nie wygramy. Dyskusja ideologiczno-polityczna czy spór
nie znosi kompromisu, spór ideologiczny. Tutaj jedna strona musi wygrać, druga przegrać. W związku z tym radzę przenosić te wszelkie spory na prawo europejskie, na współpracę gospodarczą. Jeśli przypomnimy Niemcom, że współpraca gospodarcza niemiecko-polska jest daleko większa od współpracy niemiecko-rosyjskiej, a tam niestety Niemcy żyją mitem, iluzją demokratyzacji Rosji, wielkich, lukratywnych w przyszłości zarobków. Jeśli pokażemy, że współpraca Niemiec z Grupą Wyszehradzką, która też obok Polski jest piętnowana ze względu na Węgry i tak dalej, ta współpraca jest większa niż współpraca niemiecko-francuska, to przenosimy spór na płaszczyznę rzeczową, ekonomiczną. Jeśli czy pana zdaniem w Niemczech są ludzie? Przerzucimy na prawo europejskie, to też pokażemy, że prawo europejskie jest po naszej stronie, ponieważ prawo europejskie nie definiuje tych wszystkich kwestii, które nam Komisja Europejska zarzuca. One nie są objęte prawem europejskim, to znaczy, że my mamy swobodę regulowania tych rozwiązań, tak jak wszyscy inni członkowie Unii Europejskiej. Panie ministrze, no te argumenty są oczywiście bardzo słuszne. Pytanie tylko, czy jest tam ktoś, kto chce tego słuchać? No nie ma wielu oczywiście, ale w niektórych mediach zaczyna to być dostrzegane. Oczywiście media, te, które zajmują się ekonomią w Niemczech, dostrzegają te argumenty. Należy, jak powiedziałem, próbować. No, nic nie jest łatwe. No, nie, nikt nie powiedział, że to będzie za darmo, łatwe i jutro się zdarzy. Ale musimy się starać, bo to jest jedna droga, aby docierać do polityków niemieckich, do mediów niemieckich, pokazując płaszczyznę sporu właśnie gospodarczą i prawną Unii Europejskiej. Odchodzić należy od sporu ideologicznego, bo tego sporu ideologicznego nie wygramy. W mediach niemieckich pojawiają się opinie dziennikarzy, którzy mówią, że na przykład Polski Trybunał Konstytucyjny to taka grupa towarzyska, której nie trzeba za bardzo brać pod uwagę. Pojawiają się połajanki dotyczące relacji Polski. Takim największym przykładem, który pewnie pan tłumaczy w nieskończoność, jest kwestia tej prowokacji dotyczących stref wolnych od LGBT, no i tego, by wycofać w związku z tą fałszywą informacją Polsce środki finansowe. Dla nas wygląda to jak farsa, bo jest to oparte na fake newsie, ale taki fake news widać był potrzebny, bo chyba Europejczycy eurodeputowani nie chcą tego sprawdzać. Nie chcą. Rzeczywiście w parlamencie jest bardzo trudno rozmawiać na ten temat. Te fałszywki docierają, żyją własnym życiem, dlatego z mozołem trzeba je odrzucać i wyjaśniać. Trzeba docierać do środowisk niemieckich. Pan wspominał o Trybunale Konstytucyjnym Polskim, ale to trzeba rozmawiać, jak wyglądał Trybunał Niemiecki w Karlsruhe, z kogo jest złożony, jak wygląda sposób wyboru sędziów, nominowania i tak dalej. Że oni również uważają, że Konstytucja Niemiecka stoi ponad prawem europejskim, które przecież nie obejmuje wszystkich dziedzin życia społeczno-politycznego, tylko konstytucję obejmują. Także fakty i prawda jest po naszej stronie. Trzeba ją tylko z mozołem podnosić i przekazywać, docierać do społeczeństwa niemieckiego. Jeszcze jedno pytanie na sam koniec. Czy powinniśmy pana zdaniem ustępować w sprawie tych szantaży kierowanych przez Unię Europejską, Komisję Europejską wobec Polski? No to jest dylemat, jak rozumiem, bo z jednej strony Unia szantażuje zatrzymaniem potężnych pieniędzy, no ale jeśli ulegniemy presji i zaczniemy gdzieś moderować nasze prawo, nowelizować, no to tym samym przyznamy tytuł Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej tytuł prerogatywy do tego, aby ingerować w sprawy nieobjęte traktatami. Więc tu jest dylemat do rozstrzygnięcia przez rząd. Jestem poza rządem, więc już nie będę tu dylematu rozstrzygał. Rząd ma większe informacje, jak sobie z tym poradzić. Czy wybrać pieniądze, a jednocześnie podzielić te prerogatywy Komisji Europejskiej, że ma prawo ingerować, czy odrzucić na podstawie prawa europejskiego te ingerencje, ale ryzykować, że pieniądze być może będą później albo wcale. To jest dylemat, który musi rozwiązać polski rząd.
przed tym dylematem stoimy. Witold Waszczykowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych, był naszym gościem. Panie ministrze, dziękuję bardzo, życzę miłego wieczoru. Dziękuję za zaproszenie. A państwa zapraszam do oglądania Telewizji Republika do końca wieczoru.